Zaczęło się od tego, że ja zawsze mam takie, kurczę, żyję w takim poczuciu, że żałuję troszeczkę, że nie zostałam lekarką. No ale okej, okay. Ten pociąg już odjechał. Nigdy nie miałam w ogóle takiego planu. Ale gdzieś tam miałam z tyłu głowy to, że kurczę, że mogłabym zostać weterynarką. Dobra, feminatywy, no to później. Możemy też o tym, tak. Tak, i zaczęło się jakoś parę lat temu, niewinnie, to znaczy zaczęłam słuchać wykładów profesora Wetulaniego. To po prostu mnie pochłonęło, ja się zatraciłam w tych treściach, w tych wykładach. Ja, wiesz, gotując po prostu rosołek w domu, słuchałam 2-3-godzinnych wykładów profesora Wetulaniego. Melina. Melina. Rok.